Tragicznego odkrycia dokonali przechodnie w niedzielny poranek. W Starym Ogrodzie znaleziono zwłoki mężczyzny około 40-letniego. Do tej pory nie udało się ustalić tożsamości denata, ponieważ nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów. We wtorek 21 września przeprowadzono oględziny zewnętrzne i sekcję zwłok, w trakcie której nie ujawniono żadnych obrażeń. Podczas tej czynności zabezpieczono materiał do badań histopatologicznych. Ostateczna przyczyna zgonu będzie znana po uzyskaniu opinii toksykologicznej. Prokuratura Rejonowa Radom Zachód prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.